Rekolekcje, oddanie 33. Na 33 dni przed uroczystością niepokalanego poczęcia rozpoczynamy przygotowanie do konsekracji niepokalanemu sercu Maryi. 22 dzień naszych rekolekcji, oddanie 33. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie. Bóg kocha przez Maryję. Duchu Święty, przyjdź, 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 rozpal moje serce, mój umysł. Rozpal moje całe życie, aby ono płonęło miłością, miłością do Maryi, do jej Syna Jezusa Chrystusa. Przyjdź, Duchu Święty, rozświetl drogi mojego życia. Umocnij moją wiarę, porusz moje serce. Pokaż mi, że jedyne zbawienie jest w Bogu. Naucz mnie wypełniać wolę Twojego Ojca, Ojca Jezusa. Naucz mnie, jak Maryja, mówić fiat, tak, niech się stanie. Niech taka będzie wola Boga. Duchu Święty, przyjdź, daj mi tę siłę, daj mi tę moc. Akt zawierzenia tych rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi. Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy oddając się jej całkowicie znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie. Jest taka piękna modlitwa, w której znajdują się słowa: Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie. Każdy tytuł Matki Bożej to nowy sposób, w jaki Bóg kocha Maryję i nowy sposób, w jaki Bóg chce nas kochać przez Maryję. Każdy tytuł Maryi głosi wielką miłość Boga. Maryja jest matką miłosierdzia i ucieczką grzeszników. Czyż nie jest nią, dlatego że Bóg pragnie przez nią przytulić do swojego serca każde swoje dziecko, każdego grzesznika? Czyż nie widzimy, że przez wszystkie objawienia maryjne Bóg, Ojciec, wybiega na spotkanie swoim marnotrawnym synom i córkom? Czyż ramiona matki nie są najkrótszą drogą powrotu do Ojca i Syna? Czyż tytuł ucieczki grzeszników nie głosi nam tej prawdy, że Bóg przygotował nam w Maryi bezpieczne schronienie, w którym schronić może się każdy i każda z nas? Maryja jest niepokalana. Czyż niepokalane poczęcie nie głosi nam prawdy, że wszystko jest łaską? Że Bóg chce nas obdarować ponad wszelką miarę naszych najśmielszych oczekiwań? Czyż niepokalane poczęcie nie głosi nam prawdy, że Bóg kocha nas od początku? Totalnie i bezwarunkowo, że na Jego miłość nie trzeba sobie zasłużyć. Bóg jest miłością. Czyż niepokalane poczęcie nie głosi nam prawdy o tym, jak potężne jest odkupienie, którego dokonał Jezus? Maryja jest Jego pierwszym, najwspanialszym owocem. Maryja jest Matką Kościoła. Czyż ten tytuł nie głosi nam, że jako Kościół mamy przyjmować życie od tej, która jest naszą matką?
tak aby zajaśnić tym samym światłem, jakim jaśnieje niewiasta obleczona w słońce? Czyż ten tytuł nie głosi nam, że Kościół ma być niepokalany i cały piękny przez to, że będzie kochał swoje dzieci miłością matki? Kościół ma być naszym domem, a czyż sercem każdego domu nie jest miłość i czułość matki? Maryja jest Matką Boską Zwycięską. Czyż to nie jest wielka łaska i kolejny dowód miłości Boga, że zanim zostaniemy posłani do walki, otrzymujemy obietnicę pewnego i całkowitego zwycięstwa? Czyż nie ma w tym troski i czułości Boga, że pozwala nam walczyć u boku Maryi, która jest gwarancją naszego bezpieczeństwa i słodkim narzędziem Bożej opatrzności? Czyż taka walka nie jest słodkim jarzmem i lekkim brzemieniem? Maryja jest dziewicą i matką. Czyż ten tytuł nie głosi nam prawdy o tym, że dla Boga nie ma nic niemożliwego? Czyż w Maryi, która jest dziewicą i matką, zarazem nie objawia się nam moc i miłość, której nie jest w stanie nic pokonać, która jest siłą, która jest naszym ocaleniem? Maryja jest naszą niebieską mamą. Czyż to nie mówi nam czegoś bardzo ważnego o Bogu? Że stając się człowiekiem, chciał mieć mamę, że chciał doświadczyć całkowitej bezbronności i zależności, przez którą zdał się całkowicie na Maryję. Czy nie przeczuwamy, jak wielką miłość Boga kryje się w tym, aby dać nam Maryję za naszą niebieską mamę? Jak wielka miłość kryje się w tym, aby dzieci Boże mogły doświadczyć całej tej czułości, której doświadczył Jezus? Jak wielka miłość kryje się w tym, abyśmy wołali do Maryi tak, jak wołał do niej Jezus: Mamo. Maryja jest królową nieba i ziemi. Czyż nie jest to aktem wielkiej miłości Boga, że chcąc nas poddać pod panowanie królowej, uczynił ją najpierw naszą mamą? Czyż istnieje łatwiejsza i sprawiająca większą radość służba niż służyć swojej ukochanej mamie, tej, która nas duchowo zrodziła i która nas kocha miłością nieskończoną? Maryja ma niepokalane serce. Czyż objawienie niepokalanego serca Maryi nie mówi nam o wielkim marzeniu Trójcy Świętej? Czyż nie mówi nam o marzeniu Boga, które spełniło się w Maryi i które może spełnić się w naszym życiu? Poświęcając się niepokalanemu sercu Maryi, zaczynamy spełniać marzenie Boga. Lektura duchowa z traktatu Ludwika Marii de Montfort. Oto uczynki miłosierdzia Najświętszej Dziewicy, najlepszej z matek wobec tych swoich wiernych dzieci, które jej się oddały tak, jak powiedziałem. Miłuje ich. Kocha ich czule i bardzo, bardziej niż wszystkie matki razem. Spróbujcie sobie złożyć całą miłość naturalną, jaką matki całego świata miłują swe dzieci, w sercu jednej matki dla jednego dziecka. Jeśli prawdą jest, że matka tak kochałaby swoje dziecko niezrównanie, to niemniej jest prawdą, iż Maryja niewspółmiernie bardziej kocha swe dzieci, niż owa matka kochałaby swego jedynaka. Maryja kocha nie tylko serdecznie, ale i skutecznie. Zaopatruje ich we wszystko. Drugim czynem miłosierdzia Najświętszej Dziewicy wobec wiernych sług jest to, że zaopatruje ich we wszystko, co dotyczy ciała i duszy.
jako skarbniczka i szafarka łask Najwyższego, Maryja rozdziela znaczną, a najlepszą ich część, by nią żywić i utrzymywać swoje dzieci i sługi. Prowadzi ich i nimi kieruje. Trzecie dobrodziejstwo, jakie Dziewica Maryja wyświadcza swoim wiernym sługom, polega na tym, że prowadzi ich i kieruje nimi według woli swojego Syna. Broni ich i strzeże. Czwartą przysługą, którą Maryja oddaje swym wiernym dzieciom i sługom, jest to, że ich broni i osłania przed nieprzyjaciółmi. Wstawia się za nimi. Piąte, wreszcie i największe dobro, jakiego Maryja udziela swym wiernym czcicielom, polega na tym, że wstawia się za nimi u Syna i uśmierza Jego gniew swymi prośbami, jednoczy ich z Jezusem bardzo głęboko i zachowuje to wszystko w swoim sercu. Zachowuje swoje dzieci tam, gdzie czują się najbezpieczniej. Światło, płomień miłości niepokalanego serca Maryi. Elżbieta Szanta to węgierska mistyczka i matka sześciorga dzieci. W latach 1961-1981 otrzymała dar wewnętrznych rozmów, których Pan Jezus oraz Matka Boża objawiły jej tajemnicę płomienia miłości niepokalanego serca Maryi. Niech te orędzia, których kilka fragmentów teraz przedstawię, pomogą nam wniknąć jeszcze głębiej w tę miłość, którą Bóg umieścił dla nas w niepokalanym sercu Maryi. Mówi Jezus: płomień miłości mojej niepokalanej Matki jest dla was tym, czym była Arka Noego. Matka Boża mówi: moje dzieci, waszym zaufaniem możecie brać ode mnie tyle, ile chcecie. Ja nie zamykam się. Stoję przed wami z miłością mojego serca. Jestem po to, abym czyniła was szczęśliwymi. Pragnę, aby płomień miłości mego niepokalanego serca był wszędzie znany, jak znane jest imię moje wszędzie i na całym świecie. Tak wiele grzechów jest na ziemi. Pomóżcie mi ratować duszę. Ja dam wam promień światła do ręki. Jest to płomień miłości mojego serca. Ja jestem waszą dobrotliwą i kochającą matką, zjednoczoną z wami, ręka w rękę, tą, która uratuje was. Moja córko, tutaj przekazuję ci płomień miłości mojego serca. Zapal w nim swoje serce i podaj go dalej, przynajmniej jednej duszy. Elżbieta Szanta. W tym momencie zaszlochała Matka Boża tak bardzo, że nie wiedziałam, co mam uczynić. W imieniu wszystkich przekazałam jej wszystko, gdyż moje serce było blisko pęknięcia. Matka Boża, ten pełen łaski płomień, który ja wam z mojego niepokalanego serca udzielę, ma być przekazywany z serca do serca. To będzie tym wielkim cudem, którego światło ślepi szatana. Ten płomień jest ogniem miłości i zgody. Tak więc ogień będziemy gasić ogniem. Ogień nienawiści, ogniem miłości. Tę łaskę uzyskałam poprzez 5 najświętszych ran mojego boskiego Syna od przedwiecznego Ojca Niebieskiego. Elżbieta mówi: Maryja, przekazując każdemu płomień miłości swojego serca, mówi: ten płomień miłości w połączeniu z wami unicestwi grzech. Szatan zostanie oślepiony w takim stopniu,
w jakim się do tego przyczynicie swoją gorliwością. Pomóżcie mi ratować duszę. Ja dam wam płomień miłości do ręki. Działanie łaski mojego płomienia miłości rozszerzę na wszystkie ludy i narody, nie tylko na te, które już należą do Kościoła katolickiego, lecz na wszystkie, które naznaczone są znakami krzyża mojego boskiego Syna. Dlatego chcę, aby płomień miłości mojego niepokalanego serca znany był wszędzie, jak wszędzie na całym świecie znane jest moje imię. Elżbieta mówi: Najświętsza Dziewica błagała mnie, abyśmy uczynili wszystko, aby jej płomień miłości rozszerzany był na całym świecie. Matka Boża mówi: Mojego płomienia miłości nie mogę już sobie dłużej powstrzymać. Pozwólcie, aby on zapłonął. Uczyńcie wreszcie pierwszy krok, abym już wreszcie mogła zobaczyć początek waszej dobrej woli. Tylko pierwszy krok jest trudny. Uwierz mi, jeżeli on uczyniony zostanie z szumem, przebije się mój płomień miłości poprzez nieufność waszych dusz. A wtedy, jak łagodny blask oświecał, gdy już nie znajdzie żadnego oporu więcej, to wtedy ci, którzy go przyjmą, oszołomieni bogactwem łask, zastawiać będą całemu światu to, co już powiedziałam. Podobne obfitości łask jeszcze nigdy nie było od chwili, kiedy Słowo stało się ciałem. Moje niepokalane serce płonie miłością, którą żywię do was. Nie mogę tej miłości nadal dłużej ukrywać w sobie. Z dynamiczną siłą płynie ona do was. Ja jestem waszą matką. Ja mogę i także chcę wam pomóc. Ale do tego potrzebuję waszej pomocy. Poprzez nielicznych, poprzez maluczkich musi się rozpocząć ten wielki wylew łaski, który poruszy świat. Każdy, kto posłannictwo do ręki otrzyma, powinien je przyjąć jako zaproszenie i nikt nie powinien się przed nim wzbraniać lub od niego wymawiać. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi, a ja jestem matką dla wszystkich. Proście świętego Józefa, najczystszego oblubieńca. On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla mojego płomienia miłości. Wezwanie dnia. Bóg nadał Maryi wiele przywilejów oraz tytułów, ale kiedy stał się człowiekiem, to sam najczęściej mówił do niej po prostu: Mamo, Mamusiu. Czy nie pragniesz uczynić tak, jak uczynił Bóg? Czy wyobrażasz sobie radość Maryi, do której powiesz wreszcie: Mamo? Ojciec Dolindo modlił się często do Maryi: Mamusiu, jestem osłem, prowadź mnie. Ty też możesz mieć swój wyjątkowy i niepowtarzalny sposób zwracania się do Maryi. Moment, w którym przyjmiesz Maryję w głębi swego serca za swoją mamę, będzie początkiem wielkiej przygody miłości. Ona poprowadzi cię prosto do nieba, przez krzyż. Dzięki temu staniesz się Bogiem, staniesz przed Bogiem z gronem braci i sióstr, których ona uratuje, posługując się tobą. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, Matko Jezusa, Matko Kościoła i moja Matko, pośredniczko wszelkich łask, Królowo Polski i świata. Z Księgi Przysłów. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu.
cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą, przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, bo uczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, który mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani. Śmierć kocha każdy, kto mnie się wyrzeka. Modlitwa jest oddechem duszy. Modlitwa jest źródłem życia. Modlitwa rodzi się w sercu. Tak jak rodziła się w sercu Maryi. W tym sercu dokonywały się wielkie dzieła. Maryja wszystko zachowywała w swym sercu i wszystko rozważała w swoim niepokalanym sercu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Odmówmy dziesiątkę Różańca Świętego, tajemnicę radosną, nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, jako grzesznik płaczący przed Tobą staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.